Witam Państwa bardzo serdecznie i pozdrawiam w dość szczególnym dniu, 25 maja 2018 roku, kiedy w pełni zaczyna obowiązywać, albo tak naprawdę w pełni stosowalne jest rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych tak naprawdę powinniśmy mówić, ale przyjęło się w Polsce skracać tą nazwę jako RODO, czyli rozporządzenie o ochronie danych. Nie mam możliwości uczestniczenia z Państwem w tym szczególnym dniu w konferencji odbywającej się w Warszawie. Przede wszystkim z tego powodu, że w dniu dzisiejszym w Brukseli obraduje po raz pierwszy Europejska Rada Ochrony Danych. Wczoraj odbyło się spotkanie, którego celem było przygotowanie praktycznych kwestii związanych z działalnością Rady. Dzisiaj Rada rozpocznie działanie tak od strony formalnej, jak i po części od strony merytorycznej. Czyli między innymi zajmie się tymi materiałami, które do tej pory przygotowała Grupa Robocza Artykułu 29 i które mają stać się podstawą do działań Europejskiej Rady Ochrony Danych w zakresie interpretacji rozporządzenia. Dziś chciałem powiedzieć parę słów ogólnie o wpływie rozporządzenia na środowisko, w którym żyjemy, środowisko prawne, środowisko również międzynarodowe. I to właśnie ta międzynarodowość ogólnego rozporządzenia będzie dla mnie najważniejszą kwestią. Przyzwyczailiśmy się do dyskusji dotyczącej tego, w jaki sposób organy ochrony danych osobowych, w jaki sposób sądy, a przede wszystkim w jaki sposób same podmioty ochrony danych oraz ci, którzy dane przetwarzają, będą realizowali zadania, będą realizowali prawa, które rozporządzenie o ochronie danych osobowych statuuje i których ochronie ma służyć. Rzadziej zastanawiamy się natomiast nad kwestiami związanymi z międzynarodowymi aspektami współpracy. Ktoś może powiedzieć, no jakże to? Przecież kwestie dotyczące transferu danych do państw trzecich są jednym z głównych tematów, który jest dyskutowany w ramach ogólnej dyskusji dotyczącej rozporządzenia, ogólnej dyskusji dotyczącej reformy. Przecież dyskutujemy cały czas, na ile decyzje dotyczące adekwatności, na ile wiążące reguły korporacyjne, na ile w końcu klauzule umowne, które do tej pory były przyjmowane, będą funkcjonowały pod nowym systemem. Tymczasem ja chciałem spojrzeć na inny rodzaj międzynarodowości rozporządzenia oraz reformy, z którą mamy do czynienia. Ta międzynarodowość, w której bierzemy pod uwagę to, na ile wpływać będzie rozporządzenie na to, jak stosowane będą zasady ochrony prywatności poza terytorium Unii Europejskiej. Oczywiście jedynym obszarem, na którym faktycznie mamy do czynienia z bezpośrednim działaniem tego, co przyjęto w Unii Europejskiej, jest Europejski Obszar Gospodarczy, czyli w obecnej chwili jedynie Norwegia, Islandia i Liechtenstein. I to tak naprawdę też nie od dzisiaj. Z tego powodu, że nawet jeżeli decyzja dotycząca stosowania ogólnego rozporządzenia oraz dyrektywy zostanie podjęta dla krajów EFTA, w tym dla krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, znaczy inaczej, przez EFTA dla krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, to i tak będziemy musieli poczekać co najmniej miesiąc na jej faktyczne wejście w życie. Ten miesiąc to czas dany Liechtensteinowi na to, żeby ewentualnie ogłosić referendum, które dotyczyłoby stosowania tego konkretnego rozwiązania prawnego na terenie księstwa. No ale przyjmując, że tu sytuacja jest w jakiś sposób najbardziej uregulowana, spróbujmy zająć się pozostałymi obszarami. Pierwszym, który wywołuje największe wątpliwości, jest Wielka Brytania. Musimy odpowiedzieć od razu w sposób jasny. 25 maja 2018 roku ogólne rozporządzenie o ochronie danych rozpoczęło obowiązywanie w Zjednoczonym Królestwie i jest częścią porządku prawnego, który stosowany jest tak na terenie Anglii i Walii, jak na terenie Szkocji, jak na terenie Irlandii Północnej. I tak będzie do dnia oficjalnego Brexitu. Kiedy to nastąpi, to kwestia inna, kwestia po części polityczna, po części prawna. Przyjmijmy, że będzie to rok 2019. Cóż stanie się wówczas? Wedle zapowiedzi, które przekazał rząd brytyjski, prawo, które będzie obowiązywało w Zjednoczonym Królestwie w momencie opuszczenia Unii Europejskiej, będzie dokładnie takie samo jak to, które znajduje się w ogólnym rozporządzeniu. Ale to oczywiście dzień pierwszy. Dnia drugiego może się zacząć albo zmienianie tego prawa, albo odchodzenie od ogólnoeuropejskiej interpretacji tych przepisów przez organy, przede wszystkim przez sądy kraju, który, pamiętajmy, nie jest zobowiązany do przestrzegania wskazań interpretacyjnych przyjmowanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
tak naprawdę jednak mam wrażenie, że to traktat międzynarodowy, który będzie dotyczył wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, zadecyduje w praktyce, jak przepisy dotyczące ochrony danych stosowane będą w Zjednoczonym Królestwie. Nie wiemy więc jeszcze dzisiaj, jak to dokładnie będzie wyglądało. Nie wiemy, czy będzie to rozwiązanie zbliżone do tego, co znajduje się, co mamy w przypadku Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czy też szczególne, oparte na być może szczególnym rodzaju adekwatności. Moje prywatne zgadywanie właśnie szłoby w tym kierunku, czyli że będzie jakiś szczególny rodzaj adekwatności, który zostanie uznany w instrumencie międzynarodowym. Co poza tym? Poza tym mamy kilka grup krajów, w których wpływ może mieć charakter bezpośredni. Przede wszystkim są to kraje, które chcą przystąpić do Unii Europejskiej i podejmują działania w tym kierunku. Przede wszystkim kraje Europy, kraje w tak zwanych zachodniej części Bałkanów, takie jak Bośnia i Hercegowina, takie jak Serbia, Czarnogóra, Albania, czy Macedonia, czy też jak kto woli, dawna Jugosłowiańska Republika. Macedonia. W przypadku tych krajów możemy mieć do czynienia z kopiowaniem rozwiązań, z którymi mamy do czynienia w Unii Europejskiej wprost, przy jednoczesnym jednak uznawaniu cały czas przez Unię Europejską, że są to państwa trzecie, w związku z czym obserwowania ich w sposób bardzo uważny. Jeżeli chodzi o pozostałe kraje Europy, sytuacja wygląda troszkę inaczej. Szwajcaria oczywiście sama decyduje o tym, w jakim zakresie ma zamiar stosować ogólne rozporządzenie. Można się spodziewać, że chcąc pozostać w grupie krajów o adekwatnej ochronie, będzie stosowała je w taki sposób, w jaki czyni się to w Unii Europejskiej. Jednak decyzja, jak mówię, leży po stronie rządu szwajcarskiego. Jak będzie wyglądała sytuacja w krajach takich jak Mołdowa, czy w krajach takich jak Ukraina, zależy od sytuacji politycznej tamże. Gruzja zapewne będzie szła dokładnie europejską drogą. Natomiast pozostałe kraje znajdą się na granicy tego, o czym mówi konwencja 108 Rady Europy, do której należą pozostałe kraje Unii Europejskiej z wyjątkiem pozostałe kraje Europy geograficznej z wyjątkiem Białorusi. Natomiast pamiętajmy, że konwencja ta nie została w pełni uaktualniona. Nie zostały przyjęte przepisy, które miały modernizować konwencję. Mówimy cały czas o zmodernizowanym jej tekście, zapominając czasem, że mamy do czynienia wciąż z projektem, który nie został w całości przyjęty. Pozostałe kraje świata można podzielić na dwie grupy. Na kraje, które biorą pod uwagę fakt dostosowywania się do rozwiązań europejskich, bądź uważają, że jest to dobry model, który mogłyby wykorzystać dla tworzenia swojego prawa, z całym bagażem decyzji o tym, że nie wszystkie rozwiązania podobają się w całości. Do takich krajów zaliczyłbym przede wszystkim Nową Zelandię, zaliczyłbym w jakimś stopniu Kanadę, zaliczyłbym również Japonię. Japonię, która w tym samym czasie pracuje nad przyjęciem decyzji o adekwatności w zakresie transferów. Mamy w końcu drugą grupę krajów, to są kraje, które mają zamiar iść swoją własną drogą i tylko obserwować, co dzieje się w Unii Europejskiej. Do tych krajów z najciekawszych i najważniejszych zaliczyłbym Koreę, zaliczyłbym w jakimś stopniu kraje Południowej Ameryki oraz Ameryki Środkowej oraz kraje afrykańskie, choć tu sytuacja jest na tyle skomplikowana, że pozwolę sobie nie komentować jej w szczegółach. Pamiętajmy, że niektóre duże kraje świata przyjęły w ostatnich latach rozwiązania dotyczące ochrony prywatności, bądź też są w trakcie ich przyjmowania, ale nie widać końca tego procesu. Tak jest z Afryką Południową, tak jest z Brazylią. W końcu ostatnia grupa jakby pozostająca poza tym zakresem to są kraje, w których nie jesteśmy w stanie ocenić bezpośredniego wpływu ogólnego rozporządzenia. Kraje takie jak Chiny, kraje takie jak Indie. Indie co prawda w 2017 roku przeżyły dość duży boom, jeżeli chodzi o kwestie związane z ochroną prywatności. Pamiętajmy, że Sąd Najwyższy Indii ustalił, że prywatność jest częścią praw podstawowych wynikających z Konstytucji Indyjskiej, mimo że nie jest tam wprost zapisane, jest tam mowa jedynie o godności człowieka. Orzeczenie to poszło wbrew wcześniejszym orzeczeniom sprzed kilkudziesięciu lat odmawiającym prywatności tego statusu prawa podstawowego. Sąd Najwyższy Indii wezwał rząd indyjski do rozpoczęcia prac nad całościowym uregulowaniem zagadnień ochrony danych osobowych, ale byłbym daleki od stwierdzenia, że oznacza to, że Indie mają zamiar kopiować system, który znajduje się w Europie. Z badań profesora Grahama Greenleafa z Australii wynika, że w obecnej chwili 124 kraje świata posiadają
horyzontalne przepisy dotyczące ochrony danych. Pamiętajmy jednak, że niektóre z nich różnią się znacząco od rozwiązań w Unii Europejskiej, czego najlepszym przykładem jest Turcja, której przepisy, nawet jeżeli przyjmiemy, że one faktycznie obowiązują, pamiętajmy o trudnej sytuacji politycznej w tym kraju, są raczej bardziej podobne do tego, co znajdowało się w dotychczasowej dyrektywie unijnej, niż do tego, co znajduje się w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. Kraje takie jak Singapur, kraje takie jak Hongkong, które przecież choć małe, mają ogromny wpływ na to, jak dane przetwarzane są na świecie, idą swoją własną drogą, drogą, do której pobierają część rzeczy z doświadczeń krajów dotychczas mających przepisy o ochronie danych, niekiedy jednak stosując przepisy zupełnie odmienne. Proszę Państwa, ta mozaika różnych wpływów, różnego rodzaju przejmowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych z Unii Europejskiej jest ciekawym polem do popisu dla prawnika znajdującego się na prawie międzynarodowym, i to tak międzynarodowym publicznym, jak międzynarodowym prywatnym. Tego, który jest w stanie odróżnić, na ile Hongkong jest samodzielnym bytem i możemy go traktować jak państwo, użyłem przed chwilą takiego sformułowania, a na ile jest częścią większej całości, jaką są Chiny jako państwo. Chiny, które mają zdecydowanie inne podejście do kwestii ochrony prywatności niż Unia Europejska. W październiku tego roku w Brukseli odbywa się międzynarodowa konferencja rzeczników ochrony prywatności i ochrony danych osobowych, która jednak nie będzie poświęcona ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych. Uznaliśmy jako organizatorzy, to właśnie Europejski Inspektor Ochrony Danych jest organizatorem tej konferencji, że nie chcemy tworzyć głównego tematu dyskusji z tego, który jest dla nas najbardziej interesujący. Lecz przyjmując, że wszyscy nasi partnerzy ze świata mają rozsądne, własne spojrzenie na to, jak wyglądać powinny przepisy prawne, a jak powinna wyglądać prywatność jako zasada, którą posługują się ich społeczeństwa, postanowiliśmy porozmawiać o zagadnieniach etycznych. I to właśnie etyka w świecie nowych technologii będzie głównym tematem, który będziemy rozważali w październiku. Dziś zostawiam Państwa z dyskusją dotyczącą ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz wdrażania dyrektywy, tak zwanej dyrektywy policyjnej. Nie lubię tego określenia, ale przyjęło się ono na tyle twardo, że również tutaj zastosuję. Oraz dyskusji o tym, jak inne przepisy, na które czekamy, od rozporządzenia o prywatności zaczynając, przez przepisy dotyczące prania brudnych pieniędzy, wdrożenie dyrektywy o płatnościach elektronicznych, czyli PSD2, w końcu przepisy dotyczące interoperacyjności systemów teleinformatycznych używanych przez organy ścigania, na ile to wszystko będzie miało wpływ na faktyczne stosowanie rozporządzenia. A pamiętajmy, że nawet w mojej ulubionej dziedzinie, jaką jest prawo morskie, w tej chwili pakiet przygotowany przez komisję dotyczący elektronicznego frachtu również obejmuje zagadnienia dotyczące ochrony danych, w tym ochrony danych osobowych. No i na wszystko to w końcu nakładamy przepisy dotyczące bezpieczeństwa teleinformatycznego. Tak te, które wynikają z dyrektywy NIS, jak i te, które dotyczą pakietu zwanego Cyber Security Act, zgłoszonego w 2017 roku przez Komisję Europejską, który jeszcze Parlament i Rada chcą uchwalić do czasu zakończenia kadencji Parlamentu. Parlament Europejski będzie obradował do maja 2019 roku, ale można się spodziewać, że już około lutego, marca aktywność Parlamentu w wydawaniu nowych aktów prawnych zdecydowanie spadnie. Oczekując wszystkich tych zmian, oczekując kwestii związanych z interpretacją nowo przyjętych przepisów, zachęcam Państwa do bardzo żywej dyskusji podczas konferencji i życzę Państwu wszystkiego dobrego w świecie, w którym ogólne rozporządzenie o ochronie danych jest już teraźniejszością, a nie przyszłością. Dziękuję bardzo.